Aby nauczyć się czegokolwiek dobrze, zaczynamy od najprostszych pytań, takich jak zdefiniowanie, czym jest program komputerowy. Chociaż w powszechnych odpowiedziach pojawiają się odpowiedzi: jest to sposób na powiedzenie komputerowi, co ma robić. Albo dostaniemy odpowiedź: jest to zestaw instrukcji, które kierują komputerem do wykonania określonych zadań. Okej, a jak powiedzieć komputerowi, żeby coś zrobił i co tak naprawdę można mu powiedzieć, żeby zrobił? Jasne, wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli mu po prostu z nim porozmawiać. Stwórz interesującą grę strategiczną, której akcja rozgrywa się w czasie Imperium Rzymskiego. Ale jak możesz się domyślić, nasze instrukcje muszą być nieco bardziej szczegółowe. Jakie instrukcje składają się na te programy? Wydają się one banalne, jak dodawanie liczb, wyświetlanie tekstu, emitowanie dźwięków. Jednak te pozornie trywialne działania stanowią podstawę wszystkich programów komputerowych. Pomimo swojej prostoty, instrukcje te mają ogromne możliwości, ponieważ umożliwiają komputerom wykonanie złożonych operacji. Są to szczegółowe, samodzielne i bardzo małe instrukcje. Wiele osób o tym słyszało, ale nie chcą przyznać, że jest to coś wystarczającego. Że programy komputerowe są po prostu zbiorem maleńkich, drobnych instrukcji, nie wydaje im się to wystarczająco dobrą odpowiedzią. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś skorzystać z jednego z wielu interaktywnych samouczków do nauki kodowania dostępnych w internecie, to często zaczynają się one od podstawowych instrukcji, w wyniku czego powstają proste programy. Takie jak słynny przykład Hello World. Jednak ten prosty początek może nie przypominać prawdziwego programowania. Mimo to wszystkie programy komputerowe, od podstawowych po złożone, opierają się na tych podstawowych instrukcjach. Podobnie jak przepisy kulinarne. I to niezależnie od tego, czy próbujesz nauczyć się języka JavaScript, C#, czy Pythona, to nie ma żadnego znaczenia. Jak zobaczysz, wszystkie programy komputerowe zbudowane są z wielu małych, konkretnych, indywidualnych instrukcji. Zarówno w gotowaniu, jak i w programowaniu złożone rezultaty wynikają właśnie z połączenia prostych kroków we właściwej kolejności. I kolejność jest kluczowa. Nawet niewielka zmiana może dać drastycznie odmienne rezultaty. Napisanie niezawodnej receptury wymaga precyzyjnych ilości, małych kroków i właściwej kolejności. I ten proces jest odzwierciedlony w programowaniu. W gotowaniu i w programowaniu, jeśli chcesz imponujących, skomplikowanych wyników, nadal będziesz używać podstawowych, prostych instrukcji. Po prostu będziesz miał ich o wiele więcej. W programowaniu budujemy niezwykle złożone wyniki z połączenia wielu prostych instrukcji. A kolejność tych instrukcji jest niezwykle ważna. Wyobraź sobie więc, że stosujemy podstawowy przepis składający się z zaledwie z 8 lub 10 kroków. To dość proste kroki, ale jeśli wykonamy 2 z tych kroków w dobrej kolejności, czyli dodamy 3 jajka i połączymy z ciastem, a następnie pieczemy 30 minut w 250 stopniach. A teraz jeśli zmienimy kolejność, najpierw pieczemy przez 30 minut, a następnie dodamy 3 jajka i wymieszamy, no to jeden wynik trafi na talerz, a drugi do śmieci. Zatem nawet jeśli każda instrukcja i każdy krok mogą być dobrze zdefiniowane, często są one od siebie zależne. A właściwa kolejność jest tutaj decydująca. Decydująca o tym, czy wynik zadziała, czy nie zadziała. Jeśli więc zrozumiesz ideę, że aby napisać przepis, którego inni ludzie będą mogli niezawodnie przestrzegać, no to musisz to dobrze przemyśleć. Musisz skupić się na dokładnych ilościach, podzielić to na małe kroki i zachować je we właściwej kolejności. I ten sam proces potrzebujemy w programowaniu. Aby przemyśleć większy pomysł, podzielić go na małe kroki, te indywidualne instrukcje, upewnić się, że ilości są prawidłowe i kolejność jest prawidłowa, abyśmy mogli powiedzieć komputerowi, aby to zrobił i wykonał to jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i milion razy na sekundę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Teraz, w przeciwieństwie do przepisu, w którym mamy pewną elastyczność w formułowaniu go tak, aby ludzie go zrozumieli, musimy teraz napisać nasze instrukcje w taki sposób, aby komputer zrozumiał użycie języka programowania. Języki programowania służą jako medium do przekazywania tych instrukcji komputerom. Chociaż do wyboru są różne języki programowania, istota pozostaje zawsze taka sama. Podzielenie pomysłów na łatwe do wykonania kroki i precyzyjna ich realizacja. I kolejność jest ważna. Podsumowując, zrozumienie programowania wymaga uznania prostoty jego instrukcji, znaczenia ich sekwencji, czyli kolejności, i konieczności przełożenia ludzkiej logiki na język zrozumiały dla komputerów.